o literaturze, to może bym od literatury zaczęła, bo z kolei dla literatury dobry był rok 35. Kiedy ukazała się Granica Naukowskiej, Cudzoziemka Kuncewiczowej, Zmory Zagadłowicza. Rok wcześniej Dąbrowska wydała Noce i Dnie. Również Emil Zagadłowicz w 1937 napisał Zmory, taką świetną powieść o adolescencji, o mękach dojrzewania, tym razem chłopców. Później bardzo ciekawie sfilmowaną przez Marczewskiego. I to był taki moment, kiedy bardzo intensywnie rozwijała się proza realistyczna, psychologiczna i zaczęły pisać, znaczy bardzo dużo pisały kobiety. Bardzo dużo pisały kobiety. Naukowska, Kuncewiczowa, Dąbrowska to wiadomo. Właściwie do tej ta triada trzymała się najmocniej. Ale warto też wspomnieć o pisarkach trochę mniej znanych, czy może niesłusznie zapomnianych, jak Wanda Meltzer, czy Helena Boguszewska, czy Ewa Szelbruk-Zarembina, znana Państwu być może z wiersza Idzie niebo ciemną nocą, tymczasem autorka fenomenalnych powieści psychologicznych, i wreszcie Pola Gojawiczyńska. Pola Gojawiczyńska, która w 1937 wydaje Dziewczęta z Nowolipek, pierwszą część dylogii, druga część, Rajska jabłoń, wychodzi dwa lata później. I to jest rzeczywiście książka bardzo ciekawa, oczywiście realistyczna, oczywiście psychologiczna, ale też jakoś chyba inna od tego, co powstawało obok. Przede wszystkim nietypowa była postać samej Poli Gojawiczyńskiej, która nie wysiadywała jak Naukowska w kawiarni ziemiańskiej, nie publikowała w Wiadomościach Literackich, nie należała do tak zwanej śmietanki ówczesnego warszawskiego świata, tylko urodziła się właśnie na Nowolipkach jako córka stolarza. Później zobaczymy, że córką stolarza uczyni Bronkę, jedną ze swoich bohaterek. Zaplątała się w awanturę rewolucji 1905 roku i po prostu została wyrzucona ze szkoły. No, nigdy nie zdobyła porządnego wykształcenia. Nie miała nie tylko studiów, ale no, też nie miała też średniego wykształcenia. A mimo to od młodych lat pisała. Z kolei podobnie jak Franka, druga bohaterka dziewcząt. I zadebiutowała w ogóle jako 19-latka. Ale nie było łatwo. Nie było łatwo, musiała się utrzymywać rozmaicie. Pracowała jako przedszkolanka, wykonywała rozmaite prace. I w zasadzie bardzo późno doszła do takiej pozycji, że mogła utrzymywać się z pisania. I wreszcie zdobyła uznanie. Także Dziewczęta z Nowolipek powstały, kiedy miała już około 40. I napisała to trochę jako własne wspomnienie z dzieciństwa, trochę w hołdzie dla przyjaciółek, które znała z podwórka, trochę o sobie samej. I wydaje mi się, że ta powieść, nawet przyniosłam, żeby Państwu pokazać jedno z późniejszych wydań, to jest rzecz może niepozorna, też wydaje mi się, że już teraz się Dziewczyna z Nowolipek tak nie czyta z wypiekami, ale była to książka czytana z wypiekami. Dlatego, że jak na swoje czasy była dość drastyczna. Na przykładzie czterech przyjaciółek, Bronki, Mosakowskiej, Kwiryny, Amelki Raczyńskiej, Franki, była jeszcze Cechna, Janka, no dość, niektóre z przyjaciółek, no, można powiedzieć, nie trafiły do ekranizacji, także te losy w powieści są dużo bardziej skomplikowane niż to, co Państwo za chwilę zobaczą na ekranie. A zatem na przykładzie czterech, czy właściwie sześciu dziewcząt z Nowolipek, Gojawiczyńska poruszyła kilka dość drastycznych tabu, takich jak aborcja,
która się przytrafia jednej z bohaterek, prostytucja, która się przytrafia drugiej z bohaterek, miękka prostytucja domowa, czyli można powiedzieć stręczycielstwo przez matkę, rzecz no, może już trudna do wyobrażenia, ale też przykład na to, jak miękkie były granice między takim nierządem ulicznym, a nierządem domowym. Kobieca depresja, która dotyka Bronkę. W ogóle seks pozamałżeński, w ogóle seksualność, która się budzi w bohaterkach. Samobójstwo, wreszcie gwałt, który dzisiaj pewnie z dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy gwałtem na randce. Tak? Czyli ten moment, nie wiem jak to powiedzieć, nadużycia. To nie były, tak, to nie były tematy, które trafiały masowo do literatury dla dziewcząt, a dziewczęta z Nowolipek, jak sugerował sam tytuł, były czytane przez dziewczęta. Rzeczywiście tutaj Gojawiczyńska bywała nawet okrutna i nie dawała swoim bohaterkom, a co za tym idzie być może i czytelniczkom, wiele nadziei. Chciałabym jeszcze troszeczkę przybliżyć, nie chciałabym zbyt wiele o literaturze, ale przybliżyć może takie założenia, które jej mogły przyświecać przy pisaniu tego typu powieści. Mianowicie w latach 30. powstaje dosyć ważna grupa Przedmieście. To jest grupa, którą zakłada głównie Helena Boguszewska, Jerzy Kornacki. Do tego akces zgłasza na przykład Naukowska czy Szulc. Gojawiczyńska, co ciekawe, do grupy Przedmieście nie należy, ale jak się czyta jej powieści, to się wydaje, że jest najwybitniejszą reprezentantką tego nurtu. Proszę posłuchać, jak brzmiała przedmowa do tomu zbiorowego Przedmieścia. Przedmieście, jako nazwa zespołu, posiada znaczenie symboliczne. Przywołuje na myśl nie tylko dzielnice przedmiejskie, lecz także wszystko, co dzieje się w Polsce na przedmieściach kultury, a więc mniejszości narodowe, proletariat wiejski i miejski, pracujących jeszcze i już bezrobotnych, wszelką nędzę społeczną. Tu można także dodać los kobiet, choć to się w manifestie stricte nie znalazło. W dziedzinie twórczości artystycznej, czyż nie wyraża tego samego, co słowo awangarda? Manifest zakładał, że literatura powinna się wyrzec fantazjowania na tematy życiowe i skupić się na bezpośredniej obserwacji, rzetelnej, pracowitej. Ponieważ utwór oparty na obserwacji pogłębia się do poziomu badania społecznego. Tak, a zatem to był całkiem niegłupi, bardzo zaangażowany projekt literatury, która miała chwytać życie z całym okrucieństwem i bez upiększeń. A kiedy się pomyśli, jak bardzo rozwijał się nurt popularny, ale także mitologizujący. No najlepszym przykładem byłyby powieści oczywiście Mniszkówny, tak, Trendowata, Ordynat Michorowski, również no, ekranizowane wielokrotnie w latach międzywojennych. Powieści Rodziewiczówny, jak Wrzos. Można powiedzieć, że było dużo pomysłów na to, jak koić czytelników do snu. Gojawiczyńska chciała budzić. Jest tutaj w losach dziewcząt także dość ważny element, powiedziałabym, transgresji czy emancypacji. O co chodzi? Z pewnością Państwo wiedzą, gdzie jest ulica Nowolipki, ona jest do dziś, to jest po prostu Muranów. Przed wojną dzielnica bardzo nieciekawa, w dużej mierze żydowska, zresztą na tych terenach nie bez przyczyny było później getto, rzemieślnicza, dość biedna, to ciemne podwórko, na które Państwo niedługo zobaczą, no było jednym z wielu podobnych do siebie podwórek na Nowolipkach. Dziewczyny wychowują się tam, a zarazem marzą o wyjściu do miasta, które symbolizuje ulica Marszałkowska, Ogród Saski na przykład. I to jest to wyjście, które ma być zarazem wyzwoleniem, właśnie opuszczeniem swojej małej ojczyzny, czy swojego getta i przejściem do lepszego świata.
Coś, ciekawe nawiązanie, które być może to część z Państwa czytała, ciekawe nawiązanie do tego robi współczesna polska pisarka Grażyna Plebanek w książce Dziewczyny z Portofino, która z kolei opisuje los jej rówieśniczek na stegnach w latach 70. I znowu te stegny są taką, te stegny, blokowiska, podobne do siebie podwórka, trzepaki, są takim małym światem, z którego dziewczyny zupełnie współczesne, bardzo od siebie różne, jednak złączone podobnymi marzeniami, no chcą się przebić do centrum, tak jakby to była ogromna wyprawa, ale to jest taka podróż edukacyjna. Warto zauważyć ten motyw właśnie, nie wiem, czy Bildungsroman, czy podróży edukacyjnej. Tak, proszę zobaczyć, zmory, o których już wspomniałam, są tak naprawdę trochę o tym, tylko na przykładzie chłopców. Oczywiście Niepokoje wychowanka Torlesa Muzilla byłyby taką książką założycielską, ale w ogóle Niepokoje dojrzewania to temat dosyć w latach międzywojennych popularny. Tylko że emancypacja okazuje się dla bohaterek pułapką. W pewnym momencie jedna z bohaterek, Franka, mówi tak. Te słowa zresztą, choć okrojone, znajdą się na filmie. Tu nam za ciasno, za głupio, za ordynarnie, a tam, w tym nowym, lepszym świecie, za mądrze, za chytrze, za fałszywie. Wszędzie źle i wszędzie nieswojo. Gdy się wchodzi w życie z takim bagażem jak my, to akurat wystarczy na resztę. Po co chodziłyśmy na te komplety? Po co wyszłyśmy z Nowolipek? Po co czytałyśmy kłamliwe i piękne książki? Tak, rzeczywiście bohaterki kilka razy wyrywa im się z młodych piersi, ach, po co nam były te komplety? One chcą się uczyć, dlatego że wiedzą, że edukacja jest kluczem do lepszego świata. Tymczasem ten lepszy świat okazuje się najeżony pułapkami, a poza tym one się zawsze w nim będą czuły gorsze. Zresztą zobaczą to Państwo jakby na czterech ścieżkach, na przykładzie czterech losów indywidualnych. Taką nieudaną historię emancypacji.